Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 531 odcinek podcastu BSS bez tajemnic i dzisiaj wywiad i to nie z jedną, ale z dwoma osobami. Moimi gośćmi dzisiaj są Joanna Wierzbowska oraz Sebastian Sala, którzy na co dzień pracują w Antalu. Antal to międzynarodowa agencja rekrutacyjna, zajmują się również analizami rynku pracy, pomagają wielu firmach w różnych wyzwaniach, nazwijmy to, związanych z kadrami. No i dzisiaj sobie porozmawiamy na takie, no myślę, że bardzo interesujące tematy, ale o tym za chwileczkę. Najpierw jednak zwrócę się do moich gości, aby nieco więcej nam powiedzieli o sobie. Asiu, cóż ty takiego robisz w Antalu? Dziękuję Ci za przedstawienie. Nazywam się Joanna Wierzbowska, jestem HR menadżerem w naszej agencji rekrutacyjnej. Odpowiadam zarówno za HR miękki, jak i HR twardy, więc kompleksowo wspieramy tutaj biznes w realizacji tych zadań. Super. Sebastian, a Ty jaką rolę pełnisz w Antalu? Dzień dobry. Sebastian Sala, jestem menadżerem właściwie kilku zespołów, bo przede wszystkim SSC BPO, czyli branża, która skupia dzisiaj w tym momencie zatrudnia 370 tysięcy osób w Polsce, finanse, księgowość, jak również bankowość i ubezpieczenia, więc mam dość duży link z tym światem, z sektorem finansowym, ale również odpowiadam za platformę rekrutacyjną, jest to platforma Rex, na której zatrudniamy freelancerów, osoby, które niekoniecznie pracują na etacie, pracują z dowolnego miejsca w Polsce, Europie i na świecie. Super, no dobra, to mamy przedstawienie za sobą i możemy sobie wejść w trochę bardziej treściwy temat. Ja tak obserwuję trochę waszą firmę od jakiegoś czasu, zresztą też na kilku polach współpracujemy ze sobą. Ostatnio wypuściliście taki cały cykl bardzo interesujących raportów o potencjale inwestycyjnym polskich miast, ale to się toczy, jesteśmy tak jakby w trakcie różnych premier dotyczących różnych miast i dzisiaj nie będziemy gadać o tych raportach. Dzisiaj sobie pogadamy o zupełnie innym temacie. Ja sobie tutaj nawet zapisałem taki motyw przewodni naszej dyskusji, którym jest możliwość zmiany pracy przez ludzi z biznesu. I my ten wątek będziemy dzisiaj tak troszeczkę dotykać, ale zacznę od tak zwanej, jak to klasyk mówił, oczywistej oczywistości. Na polskim rynku brakuje rąk do pracy. Zgodzicie się z tym? Zdecydowanie się zgadzam. We wrześniu tego roku mieliśmy absolutny boom. 318 tysięcy ofert opublikowanych na portalach ogłoszeniowych. To jest rekord, to pokazuje tylko tyle, że mamy, po pierwsze mamy niskie bezrobocie. Nie wiem, czy powinniśmy nazywać to bezrobociem, bo wynosi ono 5,8. Po drugie, ci ludzie, którzy wyjechali w trakcie pandemii, nie wrócili w tym samym składzie, wróciło tych osób mniej. Natomiast też dobre informacje, w lipcu i sierpniu tego roku wydaliśmy ponad 80 tysięcy zezwoleń na pracę osobom z innych krajów niż Polska. To jest też rekord, bo nawet przed pandemią w analogicznych miesiącach wydawaliśmy mniej zezwoleń. To pokazuje tylko tyle, że rynek jest bardzo chłonny. Spotykamy się, Wiktor, z tobą, z innymi osobami na wielu konferencjach, z przedstawicielami biznesu, z przedstawicielami rekrutacji, agencji rekrutacyjnych i każdy mówi tylko o jednym. Brakuje ludzi do pracy, brakuje ludzi utalentowanych, ludzi zarówno do tych prac technicznych, ale brakuje również specjalistów i menadżerów, którymi my się bezpośrednio zajmujemy. No dobra, ale poczekaj, Jasie, ja cię zaraz tu wpuszczę, ale ja tu jeden wątek chciałbym pociągnąć, bo zobaczcie, z jednej strony nam brakuje tych rąk do pracy i to na przeróżnych stanowiskach. Tuż do tych stanowisk informatycznych czy tam multijęzycznych, to chyba każdy jest przyzwyczajony, że tych ludzi brakuje. Z drugiej strony, powiem wam, że ja obserwuję takie zjawisko, że my na rynku mamy też całą masę ludzi, którzy co chwila ogłaszają: halo, jestem chętny podjąć pracę, halo, ktoś mnie zatrudni, halo, od roku nie mogę znaleźć pracy. I jak się patrzy w CV-ki tych ludzi, szczególnie, że te ich komunikaty są na przykład pokazywane na platformie, jaką jest LinkedIn, to są ludzie z niesamowitym doświadczeniem, tak? I oni sobie nie znajdują pracy. Czy my w takim razie możemy dotknąć takiego wątku, Asia, i tutaj już idzie temat w twoją stronę, że skoro z jednej strony nam brakuje rąk do pracy, z drugiej strony mamy ludzi, którzy no, mają jakieś doświadczenie i historię, to może oni powinni się w jakiś sposób przekwalifikować? Absolutnie tak. Ja myślę, że to, na co zwróciłeś uwagę, czyli otwartość kandydatów teraz już do samodzielnego publikowania w sieci informacji o tym, że są aktywnie poszukujące, to jest jakby nowy kierunek. To nie wynika z tego często, że te osoby nie mają pracy, tylko jakby odkryły to, że być może ta praca, którą obecnie mają, nie daje im takiej satysfakcji albo nie pozwala w pełni wykorzystać kompetencje.
I tutaj jakby pojawia się ten taki wątek, który właśnie jeżeli zastanowimy się nad tym, jakie mamy kompetencje, co lubimy, okazuje się, że część kompetencji jest uniwersalnych i pozwala nam zmienić branżę, w której być może do tej pory się wypaliliśmy. No, a jak często się w ogóle zdarza, że człowiek, który, no załóżmy, zakorzenił się w jakiejś jednej branży, to on jednak podejmuje decyzję, że ja chcę zmienić branżę? Badania mówią, że średnio zmieniamy 7 razy w życiu pracę. Część tych zmian wynika jakby z sytuacji, która została na pracownikach wymuszona. Część wynika z tego, że jakby dojrzeli do tego, że potrzebują zmiany. Za każdym razem taka zmiana stanowi fajny moment, w którym obserwujemy też na podstawie kandydatów, których my rekrutujemy do Antel, która pozwoli tym kandydatom później wystrzelić tą ich karierę. Mówiąc wystrzelić, mówię o tym, żeby faktycznie odnaleźli takie miejsce, takie zadania, w których czują się komfortowo. I też pracodawcy myślę, że coraz chętniej są, jakby coraz częściej są otwarci na to, aby w kontekście jakby bezrobocia, który mamy na rynku, poszukiwać już nie tylko jakby takich gotowych kompetencji, ale szukać potencjału wśród kandydatów. Bo od tego potencjału zależy, jak szybko wdrożą się do firmy, jak szybko pozyskają nowy zasób wiedzy, jak szybko poznają nową branżę. I myślę, że to jest kierunek nie tylko dla pracodawców, ale również dla kandydatów, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich tak naprawdę kompetencji potrzebujemy i w oparciu o co będziemy oceniać to, czy ta osoba szybko będzie w stanie te kompetencje nabyć, czy nie. Dobra, ale poczekaj, ja wam będę dzisiaj tutaj przeszkadzał. Słuchajcie, nie, bo to mi się podoba ta strona myślenia, o której ty tu, Asia, mówisz, tylko że ja ją identyfikuję tak jakby ze stroną tego pracodawcy, tak? Czyli że to pracodawca ci pokaże, dobra, zobacz, na rynku są takie, a nie inne okazje, tu jeżeli się podszkolisz, super, jest dla ciebie praca albo będzie praca. Ale Sebastian, bo powiem ci tak, ja mam takie wrażenie, że im my jesteśmy starsi jako ludzie, no patrzę po sobie, tak, nie chodzi o to, żebyśmy tam swoją metryczkę jakoś wymieniali, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że z biegiem lat i z biegiem nabywania doświadczenia tak jakby w jednej branży, to ja się trochę boję nawet wchodzić w inną, tak, mam takie poczucie wręcz strachu i pytanie, czy to nie jest powszechne w ogóle zjawisko, że ludzie jak przychodzi co do czego, to mówią, kurczę, no nie ma pracy w moim zawodzie, ale ja już jestem za stary, żeby się nauczyć czegoś nowego. Dokładnie tak jest, jak mówisz. Niestety, szczególnie w Polsce myślę, bo te doświadczenia wiemy, tutaj jak Asia wymieniała, że kilkanaście razy w życiu ludzie zmieniają pracę, szczególnie na rynku Stanów Zjednoczonych, to jest takie popularne zjawisko. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to co my dostrzegamy podczas rozmów rekrutacyjnych właśnie ze specjalistami, menadżerami, czyli osobami, które już zdobyły to doświadczenie, osadziły się w danej branży, niezwykle one, po pierwsze, te osoby bardzo często krępują się tego, że chciałyby zmienić pracę i to trzeba nazwać jasno, a druga sprawa, mają wielkie obawy. To jest koszt, ponieważ jeżeli dzisiaj zarabiam jako przykładową kwotę, jeżeli pracuję 10 lat, jestem specjalistą w danej dziedzinie, zarabiam x pieniędzy i to są pieniądze, które absolutnie pozwalają mi godnie żyć i raz czy dwa razy w roku pojechać na wakacje, to ja nie do końca chcę sobie pozwolić na to, żeby a, spadło to wynagrodzenie, b, żebym zszedł na niższe stanowisko pracy, żebym zrobił krok wstecz i tutaj to się wiąże z konkretnymi obawami. Są też osoby, które nie mają pojęcia, jak się do tego zabrać. My rozmawiamy naprawdę z wielką ilością kandydatów, z ogromną ilością osób i bardzo często jednym z pytań takich rekruterów w Antel jest to, no dobra, to co chciałby pan robić, pani, co chcielibyście robić? Ta osoba mówi, takie dość powszechne zjawisko, chciałbym się rozwijać. No dobra, to czy może pan się rozwijać w tej swojej dziedzinie? Czy był pan już u przełożonego? Czy pytał pan, czy tam się może pan rozwijać? Czy pokazał pan proaktywnie, w jakich obszarach chciałby pan się rozwijać, czy pani? I wtedy zaczynamy dochodzić do takich elementów, no tak, ale ta organizacja już mi tego nie da. Doszedłem do pewnego szkolnego sufitu. Właściwie to już mnie nie cieszy te zadania, które ja wykonuję, które mógłbym wykonywać nawet w rozmowie z moim przełożonym. Jak wchodzimy tak głęboko w motywację, to nagle się okazuje, że ta osoba po prostu chciałaby zmienić pracę, ale totalnie nie wie, jak się za to zabrać. I myślę, że tutaj jest ogromna rola w ramach takich firm jak nasza, w ramach naszych pracowników, współpracowników całej branży, ale również pracodawców, ponieważ jeżeli nie pokażemy, że się da, że można, to będzie to niezwykle trudne. Ja tutaj podam przykład albo dwa.
Znam taką osobę, ja sam pochodzę z sektora finansowego, blisko 8 lat pracowałem w bankowości i znam wiele osób z bankowości. Ta branża zatrudnia około 150 tysięcy osób w tym momencie w Polsce. Jak widzimy w mediach, dochodzi do wielu konsolidacji, zmian właścicielskich i tak dalej, ale przede wszystkim automatyzacja, banking online, to prowadzi do tego, że staw w sektorze finansowym musi się zmniejszać, musi maleć. Słuchajcie, ja znam ludzi, którzy wysyłają, byli, pracowali w sprzedaży, zarządzali, nie wiem, placówkami, oddziałami banków, czy to od strony administracyjnej, czy sprzedażowej. I proszę, uwierzcie mi, że takie osoby czasem wysyłają CV na wiele wakatów przez 3 lata i nikt się do nich nie odzywa. I mogę tutaj śmiało powiedzieć i oprzeć się badaniami, my też prowadzimy rozmowy na ten temat z kandydatami. Niesamowicie spada poczucie własnej wartości takiego kandydata i taka osoba, która chciałaby się przebranżowić, wyśle to CV, przez rok się nikt do takiej osoby nie odezwie, współczuję bardzo takim osobom i ja się wcale nie dziwię, że te osoby mówią, dobra, to ja wracam do tej bankowości, to ja jednak szukam tam, to ja jednak tam się porozglądam, bo tam wejdę na w miarę taki poziom, na jakim byłem. Tylko zmienię bank, zmienię barwy, zmienię brand, pod którym będę pracował. No, jeżeli spojrzelibyśmy na to, na ten przykład, Sebastian, o którym ty mówisz, w którym pracownicy sektora bankowości, którzy mają doświadczenie w obsłudze klienta, czy to obsłudze klienta indywidualnego, czy korporacyjnego, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą, jeżeli uzmysłowią sobie, że te kompetencje, jaką jest sprzedaż, obsługa klienta, oferowanie produktów, doradztwo, tak naprawdę my jako Antal jesteśmy w stanie również takim osobom zaoferować ciekawą ścieżkę rozwoju i kariery, ponieważ my jako pracodawca też szukamy właśnie tych uniwersalnych kompetencji. I myślę, że to jest fajny punkt widzenia dla tych kandydatów i takie światełko w tunelu, że są tacy pracodawcy jak my, którzy są otwarci na to, aby dać tym kandydatom, którzy są dostępni na rynku, możliwość przebranżowienia, ponieważ doceniamy jakby ten potencjał, którym jest umiejętność komunikowania się, budowania relacji wśród klientów, ale też umiejętność podejmowania trudnych decyzji i znajdowania się w nieoczywistych i niejasnych sytuacjach, gdzie ci kandydaci, którzy mają okazję przebranżowić się, dostają z naszej strony nowy produkt do sprzedaży, którym jest praca. Ponieważ my jako agencja doradztwa personalnego, agencja rekrutacyjna, tak naprawdę oferujemy ten produkt, jakim jest praca, jakim jest wolne stanowisko, zarówno naszym kandydatom, którym pozwalamy właśnie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości na rynku, ale również oferujemy ten produkt, jakim jest kandydat i kierujemy go do naszych klientów, więc praca sama w sobie też jest produktem i myślę, że nie wszyscy patrzą na to właśnie w ten sposób, a szkoda, bo jesteśmy w stanie wtedy wykorzystać fajny potencjał kandydata i wspólnie dać mu szansę na to, żeby jeżeli już się wypalił w tym swoim sektorze albo w tym jego sektorze już ten rynek pracy się kurczy, to może spróbować nowych sił z nami. I my też staramy się docenić i potencjał, ale też zapewnić tym kandydatom odpowiednie przeszkolenie. Odpowiednie przeszkolenie pod okiem liderów, pod kątem menadżerów, gdzie dostarczamy im dużą wiedzę, dużą dawkę wiedzy, ale również nowych umiejętności, w oparciu o które oni potem fajne odzyskują wyniki i świetnie sobie radzą właśnie na rynku rekrutacyjnym. Słuchajcie, a jak w takim razie takiego starego wygę, takiego, który ma już z 20 lat doświadczenia, no i zderzył się z rzeczywistością, że po prostu stracił pracę z różnych przyczyn, tak? Po prostu, no, skończyło się, tak, w danym momencie. Wracam do twojego przykładu, Sebastian, że siedzi z CV-ką, wysyła ją w różne miejsca, 3 lata nic nie znajduje. Jak takiego człowieka przekonać, żeby on jednak pomyślał o tym, słuchaj, chłopie, no musisz pójść do innej branży, tak? Jakich argumentów użyć, żeby w ogóle taki doświadczony człowiek pomyślał, że to jest po to, żeby mu pomóc, tak? A nie widział w tym jakby dla siebie problem albo, nie wiem, porażkę życiową, bo to nawet niektórzy pewnie tak mogą to klasyfikować. Oczywiście, że tak. Ja bym zaczął pewnie, zaczynamy najczęściej z takimi osobami, bo mamy do czynienia. To też bywa tak, jeszcze tutaj dodam jedną dygresję, że chociażby w sektorze finansowym są osoby, które tracą pracę, czy kończą współpracę w ramach jakiejś restrukturyzacji, dostają sowitą odprawę, odchodzą, no i mówią sobie, dobra, to ja dam sobie rok przerwy. Przez rok odpoczywają, podróżują, konsumują niestety też te benefity, które otrzymali na odejściu. I po roku czasu spotykamy się pierwszy raz i te osoby najczęściej mówią, słuchaj, to ja bym chciał zacząć za 2x wynagrodzenia. Mija znowu rok ich poszukiwania pracy, tej takiej wymarzonej.
schodzimy do już 1 razy X i cały czas te oczekiwania spadają, więc i spada też poczucie wartości. Więc po pierwsze, najlepiej, jeżeli myślimy o zmianie pracy, i tutaj Asia dotknęła tego tematu na początku, to warto myśleć o tym wtedy, kiedy mamy już jakieś właśnie poczucie niespełnienia, potrzebę poszukiwania czegoś nowego, a nie zawsze wtedy, kiedy stracimy tą pracę. Ale jak już ją stracimy, tak jak Wiktor powiedziałeś, jeżeli nie pracujemy i jest to tym bardziej dłuższy czas, no to należy z taką osobą po prostu porozmawiać. I Asia dotknęłaś tego w tej wypowiedzi tutaj o tym, co robimy, ponieważ trzeba rozmawiać o jego kompetencjach. Po pierwsze, nie potrafimy. My tutaj w branży rekrutacyjnej, Wiktor, ty w tej dziedzinie, którą się zajmujesz, my bardzo często rozmawiamy o kompetencjach, potrafimy je nazywać, potrafimy rozmawiać z naszymi klientami i kandydatami o tym, co oni potrafią, czego nie potrafią. Ale generalnie, jeśli weźmiemy kandydata, który zmienił dopiero 2 czy 3 razy pracę w życiu, jest specjalistą w swojej dziedzinie, czy jest to branża IT, czy non-IT, to taka osoba bardzo często nie będzie potrafiła poza jakimiś takimi oczywistymi sprawami nazwać swoich kompetencji, swoich mocnych i słabych stron. Należałoby porozmawiać na ten temat z takim kandydatem i pokazać jemu możliwości, jakie są na rynku. Słuchajcie, znowu, my jako branżyści wpadamy w pewien schemat, mamy tą wiedzę, dla nas jest to oczywista oczywistość, ale prawda jest taka, że ja znam wiele osób, o którym jak mówię, nawet wśród moich znajomych, którym mówię, czym się zajmuję i wspominam o branży usług wspólnych dla biznesu, oni nie mają pojęcia, czym ta branża jest. Ta branża generuje już prawie 4% PKB, oni nie mają pojęcia, czym się zajmujemy w ramach tej branży i kto w ogóle w tej branży jest zatrudniony. Więc ja podaję to jako przykład, że jeżeli mamy osobę z bankowości, 15 lat doświadczenia, ta osoba straciła pracę i przez 3 lata nie otrzymała żadnej oferty, propozycji spotkania, to należy się z taką osobą spotkać i porozmawiać o jej kompetencjach, pokazać jej silne strony, bo takie osoby, tak jak Asia tutaj wymieniła, umiejętność komunikacji, w zależności od tego, czy to była sprzedaż, czy to był back office, ale wymieniła te kompetencje, pokazać te kompetencje i pokazać, w ilu zawodach jest zastosowanie dla takich kompetencji. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, rynek się zmienia, automatyzuje się wiele branż. My to nie jest tak, że my nie rozmawiamy dzisiaj tylko o problemie tych osób, które pracy dziś nie mają. My rozmawiamy o problemie nas wszystkich. Nie tak dawno uczestniczyłem w kongresie w Katowicach, podczas którego było bardzo jasno poruszony była kwestia dotycząca kompetencji przyszłości. My wszyscy będziemy musieli uczyć się zdobywać nowe kompetencje. To będzie leżało po naszej stronie. Dotychczas było tak, że pracownicy przychodzili do pracodawcy i mówili: słuchaj, ja to bym chciał się rozwijać w jakimś nowym obszarze, powiedz mi gdzie. Dzisiaj to już zaczyna być nieaktualne. Dzisiaj i w najbliższej przyszłości, jeżeli jesteś pracownikiem albo kandydatem do pracy, bądź proaktywny, sam zdobywaj te kompetencje, poszerzaj swoją wiedzę. Jeżeli nie będziemy potrafili się uczyć, nie będziemy potrafili oddzielić tych takich rozpraszaczy, takiego życia codziennego od tego, w jakim kierunku chcemy iść, będzie niezwykle trudno. To nie będzie wcale prostszy czas, to będzie czas pracy intensywnej nad sobą, nad też zdobyciem takiej równowagi psychicznej pomiędzy pracą a tym życiem prywatnym. I niezwykle ważna będzie umiejętność uczenia się i zdobywania tych nowych kompetencji. Mówi się, to już powiem na koniec, mówi się o tym, są badania, które mówią o tym, że każdy z nas za około 10 do 15 lat będzie musiał mieć przynajmniej jedną jakąś kompetencję związaną z działką IT, związaną z programowaniem, związaną z innego typu, tego typu działaniami, a więc każdy z nas będzie musiał się uczyć, tym bardziej osoby, które chcą się przebranżowić. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wszyscy oglądaliśmy, albo większość z nas oglądała film z Robertem De Niro, Stażysta. Robert De Niro tam grał, zdaje się. I każdy z nas pamięta, jakie to budziło. To jest w ogóle bardzo fajny film, według mnie, pokazujący, że można zrobić pewne rzeczy w takim stylu amerykańskim, więc może nie do końca pasującym tutaj do naszych realiów. Natomiast pokazuje też te cienie tej próby, tego, że nie pasuje się teoretycznie do tego pokolenia, z którym się pracuje, że wykonuje się inne zadania, że i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kwintesencją tego filmu jest to, co wnosi Robert De Niro do tego młodego zespołu, do tej pani prezes, z którą on pracuje, wnosi pewnego rodzaju stabilizację, doświadczenie, taką strukturę pracy, etykę pracy, zupełnie inne podejście. I słuchajcie, ja rozmawiałem ostatnio z przedstawicielem, inwestorem, zresztą spotykamy się z wieloma inwestorami, czy my, czy ty, Wiktor,
jako organizacja, która opiekuje tego typu przedsięwzięcia. Mogę jasno powiedzieć, że inwestorzy bardzo coraz częściej, i to mnie bardzo cieszy, pytają nas, słuchajcie, a skąd wy nam znajdziecie ludzi, bo my nie chcemy zawsze brać od konkurencji. Ja konkurencję ze swojego rynku znam, to są moi znajomi, moi przyjaciele, my robimy razem biznes, ja niekoniecznie chcę tylko dostawać od was kandydatów, których dokładnie zabieramy z podwórka obok. Dajcie mi jakieś inne możliwości. I mnie to bardzo cieszy, bo coraz częściej pracodawcy mówią do nas, słuchajcie, dajcie nam alternatywę. I my wtedy pokazujemy im w ramach alternatywy możliwość przebranżowienia. Przecież i tutaj znowu powiem o tych rolach językowych. Dzisiaj mamy ogromną potrzebę na język niemiecki, angielski, ale też inne języki, właściwie większość języków europejskich. I słuchajcie, i mamy wielu, czy to są lektorzy, nauczyciele, różnego rodzaju osoby, które dzisiaj pełnią zupełnie inne role i przychodzą czasem do Centrów Usług Wspólnych dla Biznesu i rozwijają tam karierę. Dotychczas ta kariera była rwana, była mało czasem stabilna. Tam wchodzą, bo szukają stabilizacji na jakiś czas, a czasem na dłużej. Także jest tych możliwości wiele, ale myślę, że ten rynek się coraz bardziej otwiera i to mnie bardzo cieszy. Ale żeś mi tu wątków poruszył. Asia, czekaj, nie, ja tu muszę teraz swoje myśli pozbierać do kupy i trochę tutaj spuentować to wszystko, bo poruszyłeś kilka rzeczywiście istotnych rzeczy. Jedno to chociażby niezrozumienie tego, czym jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu i że ludzie nie wiedzą w ogóle, co to jest. No fakt, że to jest taki trochę nowosłów, który nam towarzyszy od jakiegoś czasu i trzeba zejść na poziom procesów, żeby ludzie wiedzieli, co ci ludzie w ramach takiego sektora faktycznie wykonują. Ale potem pojawił się w twojej wypowiedzi kolejny wątek dotyczący no, chociażby automatyzacji, tak? Zakładam, że gdybyśmy wyszli na ulicę i powiedzieli, że my mamy taką branżę jak Robotic Process Automation, że są to ludzie, którzy tworzą automatyzację procesów, które nie są produkcyjne, w sensie nie wychodzi z tego samochód, statek czy tam coś innego, to też by się podrapali w głowę i się zastanowili, ale jak to, tak? To w ogóle co to jest, jaką to ma skalę? I teraz złączmy te dwie rzeczy ze sobą. Mamy sektor nowoczesnych usług dla biznesu, który zajmuje się procesami, analizami, HR-ami, księgowością, finansami, windykacją. Możemy tutaj mnożyć sobie tego typu procesy. Dołożymy teraz do tego sektor robotyzacyjny, który te procesy nomen omen automatyzuje, czyli idąc dalej zabiera te miejsca pracy, tak? Czyli no bo skraca czas realizacji, robi to bezbłędnie, więc nagle w pewnym momencie te kompetencje, które służyły tym podstawowym, załóżmy księgowym, podstawowym operatorom typu call contact center, podstawowym analitykom jakichś tam najprostszych danych, no zostaną zabrane, tak? Nagle one nie będą potrzebne na rynku. I tu dotykamy tego, co dałeś z tego kongresu w Katowicach, jeżeli dobrze wyłapałem, czyli te kompetencje przyszłości, tak? No to zastanówmy się w takim razie, i zakładam, że wy tutaj też macie w tym solidną rolę do odegrania, żeby wskazać ludziom te kompetencje przyszłości. Co to będzie, tak? W którym kierunku powinniśmy popatrzeć, żeby nie stracić czasu na coś, co de facto już jest nieaktualne. Jak byście się do tego ustosunkowali? Ja myślę, że pewne kompetencje nigdy nie wyjdą z mody. Możemy pewne procesy optymalizować, możemy cyfryzować, możemy opakowywać w różne systemy, natomiast usługi związane z kontaktem i doradztwem tak naprawdę nigdy nie wyjdą z mody. I my to widzimy też obsługując naszych klientów, którzy właśnie dlatego cenią naszą agencję, dlatego że mają po prostu do dyspozycji konsultantów, którzy są w stanie rozmawiać na temat kandydatów, na temat ich motywacji, na temat ich potencjału, właśnie możliwości przekwalifikowania tego doświadczenia, które obecnie mają i zdobycia nowych umiejętności. Sebastian, ty wspomniałeś kilka wątków i trudno się teraz po kolei do tego wszystkiego odnieść, natomiast myślę, że poruszyłeś też ważną rzecz, mianowicie taką, że świat się zmienia i to od strony kandydata powinna wyjść taka proaktywna postawa, że chcę, że potrafię i nie boję się wyjść naprzeciw oczekiwaniom, które pojawiają się na rynku pracy. My też doceniamy to. Ja jakby tutaj cały czas będę się odnosiła do tego doświadczenia, kiedy pozyskujemy konsultantów do naszej agencji, do tego, żeby... O, to ciekawe, no. Z racji pełnionej roli.
ale też widzimy, że osoby, które posiadają zdolności i umiejętności językowe, to o czym ty, Sebastian, mówiłeś, to faktycznie są osoby w cenie, które my również chętnie przyjmujemy. Natomiast jeżeli mają doświadczenie sprzedażowe, mają doświadczenie branżowe, czyli znają konkretną branżę i później są w stanie te doświadczenia i tą wiedzę wykorzystać w zakresie jakby prowadzonych dla nas projektów, to są osoby, które świetnie potem jakby tutaj performują, które świetnie odnajdują się w naszym środowisku. I co więcej, to są osoby też, które często mówią, okej, może teraz nie mam jeszcze takiej dobrej znajomości języka obcego, natomiast jako pracodawca my też zapewniamy im możliwość rozwoju tych umiejętności. Te osoby często chętnie z takich kursów językowych korzystają i cały czas podnoszą swoje umiejętności. I to również widzimy, że faktycznie fajnie się sprawdza w obsłudze naszych klientów i te osoby potem mogą realizować kolejne i kolejne projekty, są coraz bardziej jakby tutaj wyeksponowane w kontakcie z tym klientem i też dzięki temu mamy szansę jakby angażować naszych konsultantów w różnorodne projekty, tak? Tam, gdzie faktycznie te zdolności językowe mają znaczenie. Natomiast to, co istotne, to myślę, że ta chęć stałej nauki i to jest dla części kandydatów coś oczywistego, a dla części kandydatów na rynku stanie się niedługo jakby potrzebą funkcjonowania na tym rynku. Bo oczywiście widzimy teraz, w jaki sposób jakby ta rzeczywistość na rynku pracy się zmienia, ale ona nigdy tak szybko nie postępowała. Pamiętam jeszcze, jak na początku lat 2000, kiedy drony się pojawiły, nie było w ogóle pomysłu na to i nikomu się nie śniło, że z takiego drona, który był traktowany jako zabawka, powstanie nowy zawód jak operator dronów, które teraz są oczywiście też kandydatami w cenie, ale nikt wtedy jakby nie myślał o tym, że to może być zawód przyszłości, tak? I takich przykładów tak naprawdę na rynku jest sporo. Natomiast osoby, które mają chęć rozwoju, mają chęć jakby pozyskiwania nowych informacji, są otwarte na to, myślę, że to są osoby, które bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie ten rynek, w jaki sposób rozwiną się nowe stanowiska, to te osoby sobie poradzą. I to przełamanie tej bariery jest chyba najtrudniejsze. Ja myślę, że ta potrzeba rozwoju to już nie jest nawet chęć, co konieczność. Tak, że, bo jak powiem wam tak, ja czasami używam takich trochę brutalnych słów tutaj na antenie tego podcastu, ale generalnie nie boję się ich używać i jedno takie stwierdzenie mam, że ludzie generalnie to są leniwi. Okej, to nie chodzi o wszystkich ludzi, tak, ale czasami jesteśmy na tyle wygodni, że jeżeli już się właśnie wyspecjalizujemy w jakiejś rzeczy, to nam się już nawet nie chce uczyć tych nowych rzeczy. Przecież ja jestem ekspert w swojej dziedzinie, ode mnie, jak ktoś będzie chciał kupić moje kompetencje, to je mam, po co ja mam je dalej rozwijać, to mi nie jest do niczego potrzebne. A potem właśnie zderzamy się ze ścianą, kiedy dana linia, nazwijmy to zawodowa, się kończy i rzeczywiście trzeba coś zrobić, tak, i trzeba ten rozwój u siebie uruchomić. Słuchajcie, tytułem naszego dzisiejszego odcinka są możliwości zmiany pracy przez ludzi z biznesu. I tutaj spodobał mi się jeden wątek, Sebastian, który ty żeś wrzucił, czyli że na przykład tam ludzie z językami, jacyś nauczyciele mogą wchodzić do biznesu, tak? Macie jakieś jeszcze może ze dwa przykłady takich, gdzie to jedna branża może stanowić zasilenie tak jakby innej branży? Mogę podać z naszego podwórka, kiedy osoby, które do tej pory pracowały na przykład w biznesie po stronie branży turystycznej, są w stanie świetnie odnaleźć się też w roli konsultanta do spraw rekrutacji, ponieważ znają tą branżę, znają specyfikę i są w stanie fantastycznie obsługiwać na przykład klientów. Mamy też osoby, które być może wcześniej pracowały na przykład w branży fitness. Pandemia mocno zrewidowała ten rynek. Ten rynek bardzo się skurczył. Część osób zaczęła postrzegać ten zawód jako mało stabilny, dlatego naturalnie wyszło na rynek pracy i okazuje się, że też takie umiejętności, które by się wydawało, że jakby to są zupełnie dwa różne zawody, tak? Ale umiejętność rozmowy z ludźmi, umiejętność też słuchania się w ich potrzeby, bo
z trenerem fitness, czy z psychologiem, czy z manikirzystką, często jest tak, że to są takie osoby, do których idziemy, często potrzebujemy po całym dniu się wygadać, opowiedzieć o swoich problemach, o tym, z czym się mierzymy, i okazuje się, że te osoby również potrafią się świetnie odnaleźć w takiej roli jak konsultant do spraw rekrutacji, bo przede wszystkim mają te uniwersalne kompetencje, o których mówiłam, czyli potrafią słuchać, potrafią rozmawiać, zadawać pytania, zgłębiać tak naprawdę, ale jakie są twoje potrzeby, czego w tym momencie szukasz, a co dałoby, gdzie odnalazłbyś się. I my tym osobom, dostarczając pewną jakby tutaj bazę wiedzy dotyczącą rekrutacji, w jaki sposób jakby diagnozować te kompetencje w rozmowie z kandydatami, świetnie się odnajdują i okazuje się, że kandydaci również takie osoby cenią. To ja mam dwa skrajne stanowiska, Sebastian, zaraz ci tutaj pozwolę powiedzieć. Zobaczcie, takie osoby, które dają się też wygadać i są dobrymi słuchaczami, ale też i takimi, co się dzielą radami, to mamy z jednej strony barmanów, tak? Gdzie przychodzimy do baru, siadamy, tam jest człowiek, który skupia na nas uwagę, jeszcze nam zaserwuje coś dobrego do wypicia, pogada, tak? A z drugiej strony mamy księdza, nie? Ale ksiądz to chyba raczej nie kwalifikuje się na zmianę zawodową. Dawaj, Sebastian. Ja bym powiedział tak, omówiliśmy już wszystkie zawody zaufania publicznego, także cieszy mnie to bardzo, ale rzeczywiście tak jest i dotknęliście idealnie tego najważniejszego wątku, że słuchajcie, jeżeli ktoś chce się przebranżowić, to znowu należy się zastanowić, gdzie te kompetencje mogę wykorzystać, co ja robię i w czym jestem silny. I teraz mamy taki przykładów pewnie dziesiątki, jak nie więcej, jak nie setki, ponieważ wyobraźmy sobie osoby, które dzisiaj pracują, podam przykład znowu, pracują w firmie szkoleniowej i szkolą z twardej, konkretnej wiedzy dotyczącej finansów. Pracują z dyrektorami finansowymi, pracują z branżą szeroko pojętą finansową, księgową. Te osoby za chwilę mogą współpracować z firmami, które oferują dla korporacji, gdzie są dyrektorzy finansowi, gdzie trzeba automatyzować pewne procesy, rozwiązania AI. One, czyli mają kompetencje docierania do tych ludzi i rozmawiania z nimi w tym języku, w którym się dana grupa zawodowa posługuje. Więc nie chcę tutaj dotykać tylko sprzedaży, natomiast zarówno w ramach tych stanowisk operacyjnych, jak i sprzedażowych, bardzo często jest tak, że jeżeli robimy coś w danej branży, w ramach administracji, w branży budowlanej, dzisiaj też mogę o tym powiedzieć, przebranżowienie. Asia z nami tutaj obecna, dołączyła do Antal z branży budowlanej. Oczywiście zajmowała się również HR-em, szeroko pojętym, ale jakże to było inne podwórko niż to, którym zajmuje się dzisiaj. Więc mamy takie drobne przebranżowienia, czy też zmianę sektora, ale mamy też bardzo duże przebranżowienia i tutaj są przykłady tych branż turystycznych czy fitnessowych, ale również tych stanowisk naprawdę bardzo wyspecjalizowanych, jak chociażby właśnie osoby z finansów, menadżerowie średniego, wyższego szczebla, którzy naprawdę odnajdują się w zupełnie innych organizacjach, w zupełnie innych branżach. Nie każdy, i też tutaj chcę powiedzieć na koniec, że nie każdy musi, jak już zaczął zarządzać, zaczął być menadżerem, nie każdy do końca życia musi być menadżerem, bo to jest też taki kolejny mit, z którym walczymy. Nie każdy znajduje w tym spełnienie, nie każdy, są osoby, które myślą sobie, mógłbym zmienić branżę, ale tamto ja nie będę mógł być menadżerem. Otóż nie zawsze warto, nie zawsze warto, warto zrobić krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu i do tego gorąco zachęcamy, bo to jest absolutnie możliwe. I myślę, Sebastian, że poruszyłeś też ważny wątek dotyczący właśnie tego pełnienia funkcji menedżerskiej. Mówi się, że po 2 latach pracy zawodowej mniej więcej pracownik jest już na tyle jakby dojrzały, bo miał okazję sprawdzić się w różnych środowiskach, w różnych czasami rolach, i potrafi odkleić się od tego, w jakich środowisku być może się wychował i jakie słyszał slogany dotyczące sukcesu zawodowego. My często to obserwujemy na przykładzie ludzi młodych, którzy po studiach mają bardzo silne ambicje i na rekrutacji mówią, no dobrze, a to proszę mi powiedzieć, jaką budujecie dla mnie ścieżkę, abym za te 2-3 lata był już menadżerem. I to też jest taki przykład na przykład, kiedy osoby młode kierują się bardzo mocno przekonaniami, które słyszeli ze strony rodziców, ze strony być może rodziny, znajomych, a potem okazuje się, kiedy dołączają do tego rynku pracy, kiedy zderzają się troszkę z tymi zadaniami i odpowiedzialnością, która też ciąży często na menadżerach, że kurczę, to wcale nie jest ta rola, w której czuję się dobrze. Być może lepiej być takim specjalistą, który ma szansę rozwijać się już ekspercko, bo rozwój to nie jest tylko rozwój w górę. Rozwój może być rozwojem poziomym, czasami mówi się o tym rozwoju spiralnym, kiedy mamy okazję zmieniać działy, zmieniać branżę, i to jest również rozwój.
Natomiast warto sobie uzmysłowić, co nam faktycznie jakby daje to szczęście, jaki zakres odpowiedzialności jesteśmy w stanie przyjąć i co za tym też idzie często stresu. Natomiast Sebastian, też mówiłeś o tej branży finansowej i to jest też przykład tego, w jaki sposób osoby, które być może oferowały konkretne rozwiązania dla branży finansowej, mogłyby zacząć myśleć o swoich kompetencjach. Mianowicie, okej, znam jakby struktury w tych firmach, wiem, znam odpowiedzialności jakby na poszczególnych stanowiskach, ponieważ miałem okazję współpracować na przykład z dyrektorami do spraw finansów, na przykład dyrektorami do spraw audytu, biegłymi rewidentami, tak, finansistami, znam ich zakres odpowiedzialności i to jest właśnie też taka wiedza, którą my chętnie pozyskujemy, ponieważ te osoby, być może już po stronie agencji rekrutacyjnej, mając jakby wiedzę, na których stanowiskach, w których firmach, jak te kompetencje są rozłożone, ale czym poszczególne stanowiska faktycznie się zajmują, są w stanie takie osoby świetnie docierać do kandydatów i oferować im produkt, którym jest praca. A proszę powiedzcie, kto nie chciałby oferować produktu, jakim jest praca? Każdy chce zmieniać pracę na lepszą, każdy chce zmieniać swoje życie na lepsze i to myślę, że jest naprawdę fajny, wdzięczny produkt. Dobra, pięknie, słuchajcie. Pięknie, Asiu, o tym opowiadasz. Wiktor, czy ja mogę dodać jedną rzecz, której nie poruszyliśmy, a która wiąże się bezpośrednio z przebranżowieniem? Słuchajcie, nie poruszyliśmy kwestii tego, bo rozmawiamy o przebranżowieniu jako w sensie kolejnym kroku po iluś latach pracy, po zdobyciu konkretnego doświadczenia. A zwróćmy uwagę, teraz sobie tak pomyślałem, że zwróćmy uwagę na to, że rozpoczynając studia w wieku 19 lat, tak? 19 lat mamy, jak rozpoczynamy najczęściej studia, jak długi czas mija od momentu, kiedy my w ogóle weszliśmy na ścieżkę edukacyjną, do momentu, kiedy my wchodzimy na tą ścieżkę zawodową. Oczywiście bywają studia zaoczne, ale tutaj wspominam o dziennych, czy też zaocznych. I teraz, jeżeli ktoś rozpoczął te studia, to część ról, czy też wyobrażenie o danym zawodzie i popyt na dane stanowiska, on przez 7 lat, 5-7 lat ulega zmianie. To jest standardowe działanie rynku. I jeżeli jeszcze te 7 lat temu, 5 lat temu, w zależności od tego, kto ile czasu studiuje, nastąpiła ta zmiana, to ta osoba wychodzi z rynku, ze studiów, przepraszam, kończy ten system edukacji, wychodzi na rynek pracy i ta osoba stwierdza, ja nie chcę tego robić. Albo nie ma dla mnie pracy, albo ja nie chcę tego robić. I tutaj już na tym etapie, i to jest bardzo ważny przekaz dla osób szczególnie młodych, że już na tym etapie warto podejmować ryzyko, albo szczególnie na tym etapie, dlatego że ja jestem akurat fanem tego, że jeżeli jestem młodą osobą, to muszę próbować, muszę szukać, muszę zdobywać te doświadczenia. Tutaj Asia, ty powiedziałaś o tym, że można zmieniać niekoniecznie firmy czy branże, ale można przeskakiwać pomiędzy działami w firmach. Jest wiele firm, które oferuje takie możliwości i trzeba próbować albo rozmawiać ze swoimi przełożonymi, a jak nie, to trzeba zmieniać nawet branżę. Wtedy to ryzyko jest mniejsze, ponieważ mniej spada, to mamy niższe oczekiwania, mniejsze obciążenia. Druga sprawa, ta różnica wynagrodzeń nie jest tak duża na tych pozycjach entry level i wtedy to ryzyko naprawdę możemy podejmować częściej. Zachęcam do tego, zachęcam do szukania tego dobrego miejsca dla siebie, bo praca to powinna wiązać się w pewnym sensie z tym, co lubimy, co kochamy, co jest naszą pasją. Jeżeli osoby mają pasję w życiu prywatnym, jeżeli realizują te pasje i mogą to powiązać z pracą, to już jest wtedy rewelacja. Natomiast jeżeli mogą chociażby podchodzić z pasją do swojej pracy, to jest to również rewelacja dla pracodawców. I to chcę powiedzieć jasno, że szukajmy tego, co jest dla nas dobre i nie bójmy się zaryzykować. Oczywiście czym później, tym trudniej, ale to jest możliwe. Natomiast na tym pierwszym okresie bardzo często ludzie stoją przed tym dylematem i wtedy warto podejmować próbę podjęcia pracy zupełnie nie w tym kierunku, w jakim się edukowaliśmy. Tak, właśnie dałeś mi do myślenia, że ja moje pierwsze studia, które kończyłem, to było zarządzanie obiektami gastronomicznymi. A pierwszą pracę, którą miałem, było w Centrum Bankowości Elektronicznej w banku. Dokładnie. Jedno obok drugiego, jakby nie było, nie stoi i nie leży. Słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą rozmowę, ale mam jeszcze jedno takie puentujące pytanie, na które chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli. I ono dotyczy samego procesu rekrutacyjnego. A mianowicie, z jednej strony przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jeżeli biznes szuka dla siebie pracowników, to albo robi to na własną rękę, no bo w tej chwili jest kupa różnych narzędzi, że można sobie coś takiego robić, albo zwraca się właśnie do profesjonalistów, czyli
na przykład do takiej agencji jak wasza, zlecając zapotrzebowanie na zatrudnienie X ludzi. OK? Dobra, to jest pierwsza strona medalu. Druga strona jest taka, że wy, znając zapotrzebowanie biznesu, stosujecie różnego typu narzędzia, bazy, wykorzystujecie znajomości, relacje, swoje projekty, które wcześniej prowadziliście i utrzymujecie tutaj kontakt z takimi kandydatami. Ale mamy też trzecią warstwę. I tą trzecią warstwą są ludzie, którzy sami chcą znaleźć dla siebie miejsce pracy i oni może niekoniecznie wiedzą, jak to zrobić. W jaki sposób zachęcić człowieka, czy to takiego na samym początku swojej ścieżki zawodowej, czy też takiego, który już gdzieś pracował, ale ma challenge zmiany przed sobą, żeby sam skierował swoje zapotrzebowanie do takiej agencji chociażby jak wasza i pokazał światu, halo, jestem i może jest na tym świecie gdzieś jakaś branża, jakaś firma, która z takiego człowieka mogłaby zrobić dobry użytek. Należy tutaj pamiętać o tym, że rekruterzy, nasz zespół, to jest blisko 100 rekruterów, pracuje na bardzo wielu projektach i generalnie celem każdego z naszych pracowników jest dostarczenie faktycznie kandydatów pod procesy, które już realizujemy. Więc brutalna prawda jest taka, że my nie szukamy pracy dla konkretnej osoby, tylko szukamy osób dla danego klienta pod dany wakat. I to jest taka brutalna prawda. Ale jeżeli chcemy zwrócić, tutaj jest kwestia, rzeczywiście bardzo ważny wątek, no bo my dostajemy tych zgłoszeń bardzo wiele i rekruter na przejrzenie CV nie ma godziny czasu i analizowanie, czy ta osoba tutaj ma lepsze czy gorsze kompetencje, więc niezwykle ważne jest to, żeby zwrócić na siebie uwagę, to co powiedziałeś, Wiktor, i niezwykle ważne jest, żeby zrobić to w odpowiedni sposób. I teraz, żeby usprawnić pracę rekrutera, który codziennie no, stara się rozmawiać, ma 4, 5, 6 rozmów z kandydatami po godzinie, po półtorej, to musimy sami wypracować to, co jest naszymi silnymi stronami. Idealnie byłoby, żeby wypracować to, co jest naszymi silnymi stronami i zwrócić na to uwagę, czy to w bezpośrednim mailu, czy w komunikacji poprzez LinkedIn chociażby. I wtedy, jeżeli zwrócimy na to uwagę i nawet dostosujemy do tego, czy też zadamy pytanie rekruterowi, czy sprawdziłbym się w tej czy innej branży, czy nawet aplikując na konkretne stanowisko, na realny wakat, możemy jasno dać wyraz temu, że i tutaj znowu odniesiemy się do branży fitness, do branży gastronomicznej, jeżeli pochodzę z tej branży gastronomicznej, ale chciałbym spróbować w branży, nie wiem, finansowej, nie mam jeszcze kompetencji, ale czuję, że te miękkie kompetencje są jak najbardziej odpowiednie, to warto o tym napisać, warto o tym wspomnieć i napisać o swojej motywacji. Najgorszą sytuacją jest, która działa negatywnie w dwie strony, jest rozsyłanie tego samego CV czy tego samego listu motywacyjnego pod setki wakatów w ten sam sposób, niedostosowane do danego wyzwania, no bo wtedy jest to traktowane no tak niestety trochę taśmowo i wtedy nie ma możliwości, bardzo ograniczamy sobie możliwość tego kontaktu, więc bezpośredni kontakt z rekruterem poprzez różnego rodzaju media czy e-mail i wskazanie nawet jemu, bo też jesteśmy tylko ludźmi i czasem wpadamy sami w pułapkę poszukiwania osób idealnie pasujących do ról, których oczekują nasi klienci, więc warto zwrócić uwagę na to, jakie moje mocne strony warto wykorzystać w tej dziedzinie. Ale też myślę sobie jeszcze o jednej sprawie. Myślę, że nie bójmy się, i to też powiem tutaj coś, co uderza troszeczkę niejako w naszą branżę, w branżę rekrutacyjną, nie bójmy się też komunikować z pracodawcami bezpośrednio. Właśnie chociażby też poprzez LinkedIn, zachęcanie tych osób, coraz więcej firm naprawdę, czy to my, czy firmy zewnętrzne, pracodawcy, interesują się osobami niekoniecznie z branży, tylko wyszczególnijmy w tym CV naprawdę te silne strony. I ostatnia rzecz, którą chcę dodać jeszcze, przepraszam Masiu i Wiktor, to chcę powiedzieć, że my dlatego otworzyliśmy platformę rekrutacyjną dla freelancerów i chcę pokazać, jaki to jest proces. 3 lata temu uruchomiliśmy platformę, na którą zaprosiliśmy jest 9 tysięcy osób, które rekrutuje w Polsce zarejestrowanych. To są najczęściej jednoosobowe działalności, tak dużych firm jak Antal, jest kilkadziesiąt w Polsce, pozostałe to są często jednoosobowe działalności. To są osoby, które bardzo często urodziły dziecko, nie chcą wracać na rynek pracy taki bezpośredni na etat. Są to osoby, które, nie wiem, były przez wiele lat HR menadżerem czy dyrektorem w wielkich organizacjach, mają niesamowity network i chcą pracować w trochę inny sposób. I to też jest fajny element. Pamiętajmy o tym, że przebranżowienie to też jest branża taka freelancerska, szeroko rozumiana, wiele możliwości i my widzimy na tej platformie,
jak bardzo ludzie są sfokusowani na celach, to nie są osoby na etacie, tutaj nie ma strefy komfortu, tutaj jest konkretna praca i konkretne wyniki i te osoby niesamowicie fajnie nam się z nimi pracuje i to często są osoby z przeróżnych branż. Natomiast oczywiście mianownikiem tej wspólnym jest naturalnie branża rekrutacyjna, ale wracając, Wiktor, do twojego pytania, tak jak najbardziej musimy zwrócić uwagę na swoje mocne strony i skomunikować się z tymi osobami, które bezpośrednio odpowiadają za wakat, za daną rekrutację. Asiu? Wiktor, pytałeś o to, w jaki sposób te osoby mogą właśnie zgłosić się, czy też zwrócić uwagę na to, że poszukują pracy i w jaki sposób powinny, czy też mogą dać się poznać. Myślę, że z punktu widzenia kandydata, który nie ma takiej wiedzy i doświadczenia jak nasi konsultanci, którzy potrafią konkretne elementy doświadczeń nazywać i ubierać w tak zwane kompetencje, to takim prostym mechanizmem, który może wykorzystać każdy kandydat na rynku, jest chociażby to, w jaki sposób skonstruowane są ogłoszenia o pracę. Tam są konkretne podpowiedzi, czego potrzebują pracodawcy. Jeżeli kandydat ma okazję wgłębić się w to, jak to jest nazwane i zastanowić się, kurczę, czy ja to posiadam, czy mam takie doświadczenie, czy to robiłem, to jest konkretny jakby słownik różnych pojęć, który pojawia się w ogłoszeniach o pracę, który kandydat może wykorzystać w swoim CV. I dlaczego to jest ważne? Ważne jest to właśnie dlatego, że nasi konsultanci, korzystając też z takich platform jak LinkedIn, ale również korzystając z naszej bazy kandydatów, szukają konkretnych haseł. Jeżeli rekrutują kandydatów do branży fruits and vegetables, to oczywiście takich haseł też będą szukali, bo to będzie specyficzne wymaganie danego naszego klienta, więc nawet takie hasła warto zawierać w swoim CV, żeby dać się odszukać takiemu rekruterowi, takiemu headhunterowi. Drugą podpowiedzią, w jaki sposób nazywać swoje doświadczenie, jest też to, aby poobserwować profile na LinkedInie innych osób, które są tam zarejestrowane i w jaki sposób one nazywają te rzeczy. Bo być może okaże się, że mamy to doświadczenie, mamy tę umiejętność, ale nie potrafiliśmy do tej pory tego w sposób biznesowy nazwać, a to właśnie jest tym kluczem do tego, żeby ci rekruterzy, ci headhunterzy do nas dotarli. Więc myślę, że to jest konkretna podpowiedź, jak dać się zhasztagować w swoim CV, w swoim podsumowaniu doświadczenia zawodowego. Słuchajcie, masę tipów tutaj daliście. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to nasze spotkanie poranne, bo dla naszych słuchaczy to jest istotne, że myśmy tutaj w porannych korkach stali, zanim dojechaliśmy do miejsc, z których się połączyliśmy i z wami rozmawiamy. Szanowni moi podcastowicze, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za dzisiejszy odcinek, którego gośćmi byli Joanna Wierzbowska oraz Sebastian Sala z firmy Antal. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A ten podcast powstaje dzięki patronom na patronite.pl. Patronami są Marzena Sawicka, Przemysław Sławiński, Damian Ruciński oraz Szymon Kryczka. Możecie do nich dołączyć w każdej chwili. Dzięki, na razie, cześć!